Witajcie na kanale wideotesty.pl, z tej strony Paweł i zapraszam Was dzisiaj na prezentację z gry Rayman Fiesta Run. Gra ukazała się na platformie Android iOS oraz wkrótce ma się pojawić także na Windows Phone. Zanim przejdę do omawiania samego gameplayu oraz zmian, jakie zostały zwane w tej części, chciałbym Wam tutaj pokazać dodatkową, ekskluzywną zawartość. Mamy tutaj bohaterów, galerię oraz najwyższe wyniki. Przejdźmy jednak do samych bohaterów. W tym miejscu możemy wybrać postać, jaką chcemy grać podczas naszej rozgrywki. Jest ich tutaj kilka. Wraz z postępem w karierze odblokowujemy kolejnych bohaterów i jeżeli mamy odpowiednią ilość lumków, możemy wykupić danego bohatera i nim grać podczas naszej rozgrywki. To moim zdaniem jest bardzo fajne. W pierwszej części mi tego brakowało, że nie mogliśmy móc kierować innymi bohaterami. W galerii mamy możliwość kupienia artworków, także musimy je odblokować w karierze i posiadać odpowiednią ilość lunków, żeby wykupić dany obrazek. W wynikach możemy sprawdzić ranking oraz osiągnięcia. Przejdźmy już jednak do samej gry. Trafiamy teraz do mapy świata. W tym miejscu wybieramy poziom, jaki chcemy grać. Jest to gra naprawdę bardzo długa. Jeżeli chcemy ją przejść na 100%, to będziemy musieli jakby poświęcić drugie tyle czasu. Na końcu mamy taką czaszkę odstraszającą, jednak nie wiem, co tam się jeszcze znajduje, ponieważ tam jeszcze nie doszedłem. Przejdźmy do poziomu 17. Na początku możemy wybrać ułatwienia, jednak ja nie będę tego kupował. Mechanika gry została taka sama, jak była to w Jungle Runie. Mamy tu także naszego Raymana, który porusza się automatycznie. My możemy tylko wykonywać skoki, atakować pięścią czy używać tego helikoptera. Dochodzą także nowe właściwości, nowe umiejętności Raymana. Musimy oczywiście zbierać tutaj lumki, żeby przejść dany etap na 100%. Jednak nie jest to wymagane, jeżeli tego nie lubimy, jakby maksować gry zawsze na 100%. Możemy tylko się po prostu dobrze bawić i przechodzić kolejne poziomy. Udało mi się teraz ukończyć bez większych problemów, jednak nie jest to rewelacyjny wynik. Powróćmy teraz do mapy świata. Tutaj odblokował mi się prezent. Trzymałem 800 lumków za darmo. Na pewno to się przyda. Chociażby do kupna nowych postaci. Teraz szukam taki specjalny poziom, który chciałbym Wam zaprezentować. Różni się on stylistycznie od pozostałych. Ponieważ mamy tu taką mroczną, ciemniejszą grafikę i tonację. Ten etap bardzo mi przypomina konsolowe wersje Raymana i bardzo jestem zadowolony, że mogę to właśnie na komórce takiego typu poziomy doświadczyć. Jest on niezwykle szybki i dynamiczny, także tutaj autorzy jakby postawili na dynamikę całej gry. Jest ona niezwykle szybka, dynamiczna. Jungle Run był troszeczkę taki monotonny. Tutaj mamy naprawdę bardzo dużo nowych rzeczy, urozmaiconych. Gra jest naprawdę pod każdym względem lepsza od pierwszej części. Mamy tu także bohaterów, których możemy atakować. W pierwszej części było ich naprawdę bardzo mało. Tutaj prawie na każdym kroku spotykamy ich bardzo dużej ilości. Ta część także ma genialną muzykę, którą możecie słyszeć. Bardzo polecam grać właśnie na słuchawkach podczas delektowania się tym tytułem. I ten poziom udało mi się przejść na 100%, tak więc jestem z niego bardzo zadowolony i otrzymałem jeszcze taką koronę.
to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o grę Rayman Fiesta Run. Bardzo polecam ten tytuł ze względu na to, że jest pod każdym względem lepszy od swojej poprzedniej części. Zapraszam Was także do przeczytania tekstowej recenzji na wideotesty.pl oraz do wchodzenia na nasze forum. Trzymajcie się, cześć!